Jest czwartek, 5 września. Wyobraź sobie, że znajdujesz się nad wielkim jeziorem. Przypatrujesz się grupie zmęczonych i zniechęconych rybaków, którzy właśnie wrócili z nieudanego połowu. Ze zgromadzonego nieopodal tłumu wyłania się Jezus. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Wypłyńcie na głębie i zarzućcie sieci. Piotr nie wiedział, co się stanie, gdy wypełni słowa Jezusa. Jako rybak wiedział, że ryb nie łowi się w dzień. Słowa nauczyciela były bez sensu. Były sprzeczne z jego zawodową wiedzą. Miał prawo obawiać się ośmieszenia na oczach tłumu,
i utraty zawodowej reputacji. A jednak zaufał i zdobył się na czyn wiary. Czy bardziej ufasz mocy Jezusa, czy własnej mocy i wiedzy? Przepełniony bojaźnią i świadomy swojej grzeszności Piotr pada przed Jezusem na kolana. Nie czuje się godny, by być blisko Niego. Słabość i grzeszność ludzka nie jest dla Boga problemem. Jezus objawia Piotrowi Boży plan na jego życie. Odtąd ludzi będziesz łowił. Czy zdarza ci się myśleć, że jesteś zbyt słaby i niegodny, by służyć Jezusowi? Piotr i jego towarzysze przyjęli zaproszenie Jezusa. Bez wahania zostawiają wszystko i idą za Nim. Ciebie również Jezus zaprasza do czegoś więcej niż dotychczas robiłeś. Do czego czujesz się zaproszony przez Jezusa? Jak odpowiadasz na to zaproszenie? Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy
w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Na zakończenie porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem. Opowiedz Mu o swoich problemach i obawach. Poproś Go, aby nauczył Cię bardziej ufać Jemu niż własnym kalkulacjom, abyś mógł ufnie i odważnie pójść za Nim. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.